Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co dzieje się ze mną, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, tak, że więzy moje dla Chrystusa stały się znane w całym pretorium i wszystkim innym. List do Filipian, 1:12-13. Radość z dzielenia się Ewangelią. Jest to zawsze smutny znak i dowód duchowego upadku, gdy serce traci zainteresowanie poselstwem łaski Bożej. Nie ma nic bardziej radosnego, jak widzieć, zbawionych chrześcijan opowiadających o wielkim zbawieniu i o wspaniałym Zbawicielu, który przez to, że zakosztował śmierci za każdego zbawionego, raz na zawsze zapewnił najsłabszemu, nawet wierzącemu, bezwarunkowo nieutracalne zbawienie. Niektórzy są tak zajęci głębszymi prawdami Słowa Bożego, że pozwalają sobie na lekceważące mówienie o prostocie Ewangelii. Apostoł Paweł był wybitnym nauczycielem Kościoła, lecz do ostatniej godziny jego serce było przepełnione gorliwością ewangeliczną, gorliwością ewangelizacyjną i ewangeliczną. A jego sympatia była z ewangelistami niosącymi słowo życia do ludzi umarłych w występkach i grzechach. Nawet w swoim więzieniu cieszył się, że jego sprawy rzeczywiście przyczyniły się do postępu Ewangelii. Wróg Boży, szatan, niewątpliwie miał nadzieję utrudnić tę pracę przez zamknięcie apostoła w więzieniu. Ale nawet wtedy stało się jasne dla całego dworu Cezara i dla wszystkich innych, że jego więzy były dla Chrystusa. Żołnierze wyznaczeni do pilnowania go zostali przyprowadzeni, aby usłyszeć chwalebną proklamację łaski dla winnego świata. I jest oczywiste, że wielu z nich uwierzyło. List do Filipian, 1:13-4:22. Któż może pojąć radość, jaka musiała napełniać serca apostoła Pawła, gdy prowadził jednego strażnika po drugim do stóp Zbawiciela? Tak jak wtedy, gdy wrzucony do lochu więzienia Filipi, on i jego towarzysz Sylas zostali wykorzystani przez Pana Jezusa Chrystusa do nawrócenia strażnika więzienia i jego domowników. Tak i tutaj łaska zatriumfowała nad wszystkimi pozornie nieprawdopodobnymi okolicznościami. Więzienna cela stała się salą ewangelizacyjną, gdzie dusze rodziły się z Boga, a surowi rzymscy żołnierze sami stawali się zniewolonymi sługami tego większego od Cezara. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co dzieje się ze mną, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, tak, że więzy moje dla Chrystusa stały się znane w całym pretorium i wszystkim innym. List do Filipian, 1:12-13.